Dziękuję, Michał. No, wydarzyła mi się kontuzja we wtorek przed startem, a ciężko mi o tym gadać, bo będę ryczał. We wtorek myślałem, że w ogóle nie wystartuję. Ratowaliśmy nogę na wszystkie sposoby, jakie się dało. Byłem u fizjo. Tejpowanie, maszowanie, rolowanie, wszystko, co się dało. No i na 35 kilometrze noga zaczęła boleć jak skurwysyn. Praktycznie na jednej nodze, nie? Od 35 kilometra. A jeszcze na 37 jest największy podbieg, nie? Ale no jestem. No, co mam ci powiedzieć, nie? Dziękuję ci za wsparcie i dziękuję za wszystko, co dla mnie robicie, bo ja tylko dzięki patronom tak naprawdę mogłem tutaj przyjechać i tylko też dla was trochę to zrobiłem, nie? Wielkie dzięki. Zrobiłeś to, brawo! Brawo, brawo. No, ale to się odetnie. Brawo. Brawo. Niechaj biją dzwony. A my jedziemy! Odcinek powstał przy wielkim wsparciu najlepszego studia piercingu w Burdziądzu. A wyjazd nie udałby się, gdyby nie moi wspaniali patroni. Wynik, jaki osiągnąłem na tym biegu, jest wypadkową treningów z trenerem Andrzejem Rogiewiczem. Cześć, ja jestem Andrzej. Ty jesteś na kanale Biegnie. Zapraszam Ciebie na relację. Chwilę za maraton. Jesteśmy w Katowicach, Chorzowie, Siemianowicach. Kurde, wszędzie jesteśmy. Aglomeracja Śląska. Zapraszam, lecimy z tym. Let's go! Oczywiście zaczynamy od odbioru pakietu startowego. Chłodno, zimno, niezbyt ciekawie, pochmurno, ale Stadion Śląski naprawdę prezentuje się przefantastycznie. Najbardziej mnie cieszy to, że ja tutaj będę. Że ja tutaj będę wbiegał na stadion i że będę mógł się przebiec po Stadionie Śląskim, żeby zdobyć medal. No dobra, idziemy do biura zawodów w takim razie odebrać pakiet startowy. Patrzcie to, nie? Nie ma lipy po czerwonym dywanie. Się wchodzi. Normalnie niczym gwiazdy. Nareszcie trochę cieplej, bo już troszeczkę zmarzłem. Było mi trochę zimno, proszę, proszę. No i co? Zapraszam was do zobaczenia tego tutaj, co się dzieje, nie? Najpierw idę odebrać pakiet startowy. Dzień dobry. Tak, już szukam. Mam kod pobrany, wiesz? Pan Andrzej, tak? Tak. Andrzej. Ale oni o tym nie wiedzą, że Andrzej. Ale nawet mnie dzisiaj stres nie złapał żaden jeszcze. Bo ostatnio jak odbieraliśmy pakiet w Warszawie, to byłem zestresowany strasznie, nie? Rok temu. To jest koszulka, to jest numer. Jeśli to można przy wyjściu sprawdzić, czy okay. Działa, czy... Jest dobra. I pakiet. Dobra, dzięki. To jak ja to od razu wrzucę tam. Kawa jest. Nie, on tu ma. Dobra. Sudokrem, najważniejsze. Jest. Dobra, to dopiero. Dobra. Drożdżóweczka by się przydała, wiesz? Dzięki, na razie. To co, idziemy zobaczyć, co się dzieje tutaj, nie? Najważniejsza to jest ta koszulka. Bo się zaraz przebieramy, bo nie wiem, czy wam mogę zdradzić, ale nie mam. Specjalnie się nie ubrałem.
specjalnie się nie ubrałem, a za chwilę pójdziemy zabić dzwon. To jest najważniejsze. Zobaczcie, jaki dzwon tu wisi. Takie coś. Idziemy gdzieś na bok się przebrać. Teraz zrobimy małe cięcie, żeby nie było widać, jak się przebieram, nie? Z przodu wygląda tak zwyczajnie ta koszulka, ale z tyłu jest perfekto. To dla tej koszulki tutaj przyjechałem. I no się odwrócę, to? Nie, no bo już ten się odwrócę. No dobra, to zapraszam Was do obejrzenia tego, co tutaj jest. Miasteczko takie biegowe, można sobie pooglądać różne rzeczy. Każdy bije w dzwon, dlatego co chwilę go słyszycie. Przejdziemy się zobaczyć. Wieszaki na medale.pl. Zobaczymy, co to tutaj za wieszaki są. Jak myślicie, fajnie by wyglądało na mojej ściance do nagrywania filmu? Tu byliśmy. Co tam jeszcze można by tutaj zobaczyć? A, Grażyna przymierza Mizuno. Tak? A to są te, co oglądałaś? Tak. To jest jeden model, to są te Skyrise, tylko tam są czwórki chyba, a są dosyć szerokie. One dla mnie to tutaj byłyby za wąskie, wszystkie pewnie. Właśnie nie są takie wąskie. A te są te, co Andrzej miał ubrane teraz. To mnie zaskakuje, że nie są takie wąskie. A tu jest połówka. A tutaj się można wpisać na tablicę. Andrzej się zaraz wpisze na tablicę, żeby to pamiątka została, że tutaj byłem. I oczywiście weźmiemy czarnego magazyna, bo jakby inaczej, markera. I lecimy. O, czarny nie działa, już jest wypisany. To musimy wziąć inny jednak, spróbujemy niebieski. No bo jesteśmy w końcu w Chorzowie, nie? No to spróbujemy niebieski i gdzieś tu się wciśniemy, o. Jest. To idziemy robić najważniejszą rzecz. Idziemy zabić w dzwon. Nie chciałem tak głośno, raz Wam uszy pewnie zwiędły. Są koszulki z zeszłego roku. Cztery dyszki kosztują, ładne, takie wiesz, granatowo-złote. 1932, 1932. Wreszcie nie mam trzynastki żadnej. To może nie będzie aż taki pechowy. Może nie będzie tak źle. Idziemy na ściankę zrobić sobie ujęcie. Najpierw robimy sobie ujęcie, a za chwilę zrobimy sobie zdjęcie. Tylko że kolejka się ustawiła. Pakecik startowy odebrany. Można zmykać, jeszcze jeść i odpoczywać. Jest Grażyna. Cichy support, jak zwykle. Na razie nie będziemy mówić o samopoczuciu i nie będziemy mówić o tym, co się dzieje z organizmem, no bo nie mogę tutaj nic powiedzieć jeszcze i nie mogę zapeszać, nie? Mega się jaram tym, że będę mógł wystartować w Sport Stadionu Śląskiego i wbiec na metę na Stadionie Śląskim, ponieważ ostatni raz tam w środku byłem w 2007 roku na meczu Ruch Chorzów Górnik Zabrze na Wielkich Derbach Śląska, gdzie było chyba ze 46 tysięcy ludzi. I chyba nawet gdzieś tutaj tą bramą numer 1 gdzieś tutaj wchodziłem wtedy, tak jak tutaj wchodziłem dzisiaj. Stadion Śląski, piękny, piękny obiekt, duży, remontowany kupę lat w takim właśnie wyglądzie teraz. A wiem, mówi się kopę lat, a nie kupę lat. No już po rozgrzewkę, tak się z Wami witam dzisiaj. W chaosie lekkim, ale jest dobrze, jest rozgrzewka, jest zabezpieczone wszystko, była jedynka, była dwójka, zatem można podążać pomału na start. Mamy 24 minuty do startu, no i oby nam się, nie? Znaleźliśmy parking tutaj taki za 20 ziko,
to nie jest aż tak źle, więc można było skorzystać i nie trzeba było się pchać nigdzie tam w okolicy stadionu. Buty zawiązane, cudokrem użyty i let's go. Ułańska szarża, na ulicy Ułańskiej w Katowicach zaparkowany samochód i gdzieś tam przez jakiś tutaj Tałzien, a bo my jesteśmy w ogóle na osiedlu Tysiąclecia, czyli na popularnym Tałzienie. Opadł stresik, tylko teraz stres dotarcia do startu, tfu. A jak już dotrzemy do startu, to później dotrzeć do mety. Andrzej, kaj ty idziesz. No i odsłania się nam. I tam właśnie, gdzieś tam, tam idziemy na start. Ale czyż ten piękny, czyż ten stadion nie jest piękny? On jest po prostu przecudowny, przefantastyczny. Ja po prostu uwielbiam tutaj być. I byle tylko nogi wytrzymały i będzie dobrze, bo charakteru mi nigdy nie zabraknie. O czym zresztą dawno powinniście wiedzieć, że może mi zabraknąć umiejętności wytrenowania, ale nigdy nie zabraknie mi charakteru. Tylko byle nogi wytrzymały, będzie dobrze. Dobra. Słuchajcie, ja spadam. Idźcie sobie tam. Bo marzenia są po to, żeby je spełniać i realizować. A co będzie w trakcie, to tylko to, co jest skutkiem i wyznacznikiem wszystkiego tego, co się dzieje po drodze. Uwaga, szybko! Jest impreza na Śląsku, Katowice w dnia. Dobra, minuta do startu, lecimy. Jest klimat. Jest dobrze. Na razie. Na razie jest dobrze. Ja tu jest pięknie. Siedemnaście kilometrów. To jest fajne miejsce. No. Ja właśnie tutaj dla tego miejsca tutaj jestem. Jarmarki na sobie tutaj są. Nie? Nie wiem. Siemanko. Czemu nie biegniecie? Czemu nie biegniecie? Thank you.
jestem wzruszony. Raz, że tempo jest takie, jak miało być, a dwa, że tu jest tak pięknie. Cały czas 4,40 i cały czas równiutko. Troszkę szybciej, troszkę wolniej, ale średnie tempo wypada cały czas 4,40, a jesteśmy na 18 km. Lata skrzyżują mi 4,0, bo z górki. Więc stabilizujemy oddech i lecimy dalej. 4,30 pokazało teraz. Godzina 24, 18 km. Odra Opole. Półmaraton w okolicach godziny 40. Katowice nocą. Brawo, brawo dla was! Super wyglądacie! Jak świeżutko! Jeszcze 5 kilometr, 4,40. Ale zobaczymy, ile wyskoczy na zegarku. 4,53 średnia. Czyli szybciej niż było zaplanowane. Czuję się świetnie. Więc lecimy. O mój Śląsku, umierasz mi biały dzień. O mój Śląsku. 1920 tu jest napisane coś, a tu dzwony biją. Niechaj biją dzwony. A my jedziemy! Ja. Siemano. A na razie jeszcze w małych grupkach, ale widzimy już w Opalu. Za chwilkę pozdrawiamy. Pozdrawiamy Leszek Kołusiek. Dzień ze Śląskie. Tutaj wydarzyło się to, o czym starałem się zapomnieć. Wtorek. Wtorek przed startem był najgorszym dniem w życiu, jaki mógł się przydarzyć biegaczowi. O przygotowaniach i kontuzji powiem w najbliższym odcinku. Teraz powiem tylko, że od tego momentu noga zaczęła z powrotem boleć. Była to okolica 35 km. Później 2-kilometrowy podbieg i mimo bólu dotarłem do telewizji i Parku Śląskiego. Po drodze miałem dobrze znane mi rejony z dzieciństwa, ale ból był taki, że nie myślałem o filmowaniu. A szkoda, bo mógłbym w tych miejscach pokazać i opowiedzieć ciekawe historie. Nic wam nie powiem. Jest, jest upragniony stadion. Nie mam to. Kurwa. Jakie to jest piękne.
Ja pierdol. Jak tu jest pięknie. Mam to! Jestem tu. Ja nie mogę. Od 5 kilometrów ryczę. Tak mnie napierdziela ta noga. To kiedyś było niemożliwe. Stało się faktem. 33. Ja pierdzielę. Marzenia się spełniają. Wystarczy im trochę pomóc. Od kiedy zacząłem biegać, zawsze chciałem tutaj być na mecie. Zawsze chciałem tutaj ukończyć jakiś bieg. Jestem. Zrobiłem to. Zrobiłeś to, brawo. Brawo, brawo. No, ale to się odetnie. Brawo. Niemożliwe nie istnieje. Niemożliwe nie istnieje. Nie. Wszystko możesz. Możesz wszystko. Po wszystkim będziesz źle się czuł. Tak jak ja. Ale możesz wszystko. Ale nie ta noga boli. Przetrwam oczko. Jest Andrzej. Pokaż medal. Nie wiem, gdzie mam go. Spadł gdzieś. Poprzednia życiówka 4,48. A dzisiaj 3,33. Można? Na Śląsku wszystko jest możliwe. Yeah! Dobra, no teraz czas najwyższy wejść w kocioł czarownic, ale od góry, nie? Zobaczcie, jak tu jest pięknie! Ja pierdolę! Ja to zrobiłem tutaj. Tutaj wbiegłem, tam na tamtą metę. Czy nawet nie wyobrażacie, jak ja się tym jaram. Prawie godzinę dochodziłem do siebie, ale już jest dobrze, czapka biegnie, bluza klubowa. Uważam, że ty też możesz być bohaterem. Wystarczy, że przyjedziesz na Stadion Śląski i przebiegniesz parę kilometrów. Na przykład 42. Stadion Śląski w oddali. Popularny kocioł czarownic, na którym nie było czarownic. Tylko Andrzej wbiegł na metę w 3 godziny 33 minuty z lekkim haczykiem, co dla mnie jest rewelacyjnym wynikiem. Zrobiłem to również dzięki wam. Dziękuję bardzo serdecznie, że dzięki patronom, dzięki znajomym, dzięki
sponsorom mogłem się tutaj pojawić. Jesteście niesamowici. No i co? Odpocznę i coś tam porobimy dalej, nie? Mówił dla was Andrzej, ty jesteś na kanale Biegnie. Do widzenia. Odcinek powstał przy wielkim wsparciu najlepszego studia piercingu w Grudziądzu. A wyjaźń nie udałby się, gdyby nie moi wspaniali patroni. Wynik, jaki osiągnąłem na tym biegu, jest wypadkową treningów trenerem Andrzejem Rogiewiczem.